Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Zbliża się powoli wrzesień, no a wtedy na pewno dostanę już pytania, kiedy sadzić czosnek i cebulę. No przede wszystkim czosnek, ale dzisiaj o tych dwóch warzywach. Podam tutaj według mnie najlepsze terminy na sadzenie tych dwóch warzyw, ale też powiem o przygotowaniu się do takiej jesiennej uprawy. Posłuchajcie. No i standardowo zapraszam do zakupu moich produktów, teraz są wyprzedaże, a teraz zaczynamy. No to kiedy te warzywa sadzić, tym się najpierw zajmijmy. We wrześniu można już teoretycznie sadzić cebulę dymkę. No ale ostatnimi laty to jest, wiecie, tak, że no ta jesień jest ciepła i to może być za wcześnie dla tej cebuli. Więc ominimy sobie tutaj wrzesień, zobaczymy, jak, jaka będzie pogoda, ale ja i tak we wrześniu tej cebuli nie będę sadził. No w październiku to już jest lepiej, no jest możliwość sadzenia cebuli, też czosnek można już sadzić i jest to już niezły pomysł, ale no tutaj warto patrzeć na pogodę, zobaczymy jak to będzie, bo może być tak, że lepszym terminem będzie listopad. Co dla niektórych może być dziwne, ale tutaj no nie ma być już ciepło, ma być w miarę chłodno, żeby ten czosnek, ta cebula nie wyszły z ziemi za bardzo. Jak one wyjdą, wiecie, trochę no to będzie dobrze, ale jak wyjdą wcześniej z tej ziemi, ten szczypior urośnie za duży przed zimą, to mogą być widoczne straty. To znaczy, nie że padnie. Oczywiście może paść, ale to zwykle tak nie, nie będzie. Jest na to małe prawdopodobieństwo, ale no, może być tak, że uzyskamy wtedy mniejsze plony. Ten szczypior trochę podmarznie, no i plony mogą być w dalszym ciągu dobre, ale zwykle będą już zauważalnie mniejsze. Lepiej jest posadzić nawet zimą, no jak ziemia nie jest zamarznięta, niż za wcześnie, gdzie ten szczypior przed zimą urośnie za wysoko. Spójrzmy sobie więc na listopad. No i ja wiem, że u mnie wtedy właśnie w listopadzie będzie największe sadzenie. To wtedy będę najbardziej właśnie sadził ten czosnek i cebulę w sporych ilościach. Jest to według mnie najlepszy miesiąc w całym roku na sadzenie czosnku, no i ogólnie też jest dobry miesiąc na sadzenie cebuli. No a grudzień to jest też dobry termin, na pewno lepszy niż we wrześniu i może się okazać, że też lepszy niż w październiku. Tutaj już będzie to zależało od, od tej pogody, różnie to może być, ale jak ziemia nie jest zamarznięta, to i cebulę będzie można salić. A jakie stanowisko? Najlepiej słoneczne. Przygotujcie tutaj już dobrze gleby, już o tym myślcie teraz. Według mnie, a przynajmniej ja Wam to teraz polecam, bo cebula lubi glebę żyzną, próchniczą o pH 6,5 do 7. Jak są gleby torfowe, to może być pH nawet 5,5, ale warzywo nie lubi kwaśnej gleby. Uprawa cebuli w pierwszym roku po oborniku, więc można dawać ten zwykły. No, ja to sobie lubię rozsypać granulowany przed uprawą i zmieszać z glebą. Kompost też jest tutaj świetny. Głębokość sadzenia dymki jesienią to tak, żeby cebula była tak 3-4 cm pod ziemią. Jak wiosną się sadzi dymkę, no to też może być pod ziemią. Też to jest bardzo dobry sposób, ale również może być taka uprawa, że ta cebula wystaje z ziemi. Wtedy obie techniki są dobre, ale no tutaj przysadzenie jesiennym, to polecam tylko i wyłącznie takie sadzenie, żeby cebula była cała w ziemi. A rozstaw co 6-8 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami. Najlepsze dymki do sadzenia są suche, bez śladów gnicia i bez szczypioru. Ja polecam dymkę o zimą Shenshu Yellow. A czosnek no to gleba piaszczysto-gliniasta, żyzna o pH 6 do 7. Też dobry jest kompost, dobry jest obornik, no ten zwykły w drugim roku uprawy bardziej, ale jak gleba jest słabsza no to uprawa i w pierwszym roku po oborniku. A ten granulowany to można dać nawet bezpośrednio przed sadzeniem. Ja tak sobie właśnie lubię, lubię dać. Głębokość sadzenia to czosnek zimowy 7 cm, rozstaw co 10-15 cm w rzędzie, co 25 cm między rzędami. Ja sobie wybieram do sadzenia takie większe ząbki, więc więc jeżeli no, macie już swoje, to te mniejsze ja sobie właśnie zjadam, a te większe sobie zostawiam. I polecam to na przykład odmiany Harnaś, Lubasza. No są różne, jest wiele odmian, też będę wszystko tutaj pokazywał, bo będę różne sadził. Tutaj bardzo preferuję sadzenie jesienne. Rozplanujcie sobie właśnie to już teraz, bo czosnek posadzony na jesień czy też na zimę rośnie lepiej niż ten posadzony wiosną. Ja właśnie sadzę większość czosku jesienią. Wiosną to albo wcale nie sadzę, albo sadzę go po prostu mniej. Bo czosnek, który posadzimy teraz na jesień, to będzie większy i też zbiory będą wcześniej. I teraz coś ważnego: bo jeżeli wam ten czosnek chorował, atakowały szkodniki cebuli, no to warto wybrać inne miejsce uprawy. A jak nie było takich problemów, uprawa Wam poszła bardzo dobrze, bo to też jest bardzo prawdopodobne, no to po uzupełnieniu składników pokarmowych można mieć dalej uprawy na tym samym miejscu. Generalnie, no jednak warto by wspomnieć, że dla czosku i dla cebuli dobrym przedplonem jest fasola i ogórek no i warto sobie już tak pomyśleć gdzie ten czosnek gdzie tą cebulę mieć no zresztą jeżeli chodzi o ten przedplon no to dla czosnku dodatkowo pomidory są dobrym dla, e, dla cebuli to jest przedplon neutralny a negatywne to cebuli bym nie uprawiał po burakach po marchewce po selerze i ziemniaku a jeżeli chodzi o czosnek no to po warzywach cebulowych po kapustnych korzeniowych i po ziemniaku reszta to jest neutralny przedplon no i warto też to sobie wszystko rozplanować pod tym względem jeżeli chodzi o sąsiedztwo bo cebula Czostek nie lubią, przynajmniej według moich obserwacji, mieć bardzo blisko siebie fasoli. Cebula lubi obok siebie buraki ćwikłowe, cukinie, marchewkę. Ta marchewka to jest bardzo dobre sąsiedztwo cebuli. No dalej ogórki, pasternak, pietruszkę, pomidory, pora, truskawki, sałatę. A czosnek no to burak ćwikłowy, ogórki, pietruszkę, pomidor, truskawki. A inne to są po prostu sąsiedztwa neutralne. No, no, wcześniej taki filmik, jeśli chodzi o czosnek i o, ce, o cebulę, jest oczywiście wiele różnych tematów. Mam wiele warzyw jeszcze na działce i tak dalej, ale no, tak sobie właśnie o tym pomyślałem, żeby zrobić teraz taki odcinek. Wiadomo, że teraz mamy lato jeszcze, no to tak się o tej uprawie nie myśli, ale za niedługo się zacznie myśleć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.